Dekodery cyfrowe HD. Restart i przywracanie ustawień fabrycznych. Dekoder to urządzenie niezbędne do tworzenia kanałów cyfrowych. Opisane rozwiązania problemów dotyczą dekoderów HD 3830CD, 5810CD, 5810CDX, 5830CDX, 3831CD, 3831CDX, 1721C, 4730CD i HMC4120. Jeśli to konieczne, wykonaj restart dekodera poprzez odłączenie go od prądu na kilka sekund. Po ponownym podłączeniu poczekaj kilka minut na poprawne uruchomienie urządzenia. Aby przewrócić ustawienia fabryczne dekodera, wybierz przycisk menu na pilocie, za pomocą strzałek przejdź do ustawień, przesuń zaznaczenie na instalację, a następnie wybierz ustawienia domyślne i potwierdź wybór przyciskiem OK. Za pomocą strzałek wybierz tak, a następnie kontynuuj i potwierdź wybór przyciskiem OK. Ponownie wybierz kontynuuj i potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Wybierz OK, aby potwierdzić wybór języka polskiego i ponownie OK, aby przejść dalej. Jeżeli w trakcie przeprowadzania instalacji dekoder zapyta o wybór sposobu połączenia się z siecią, wybierz DOCSIS, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem OK. Przejdź do kolejnego etapu, naciskając ponownie przycisk OK. Jeśli na ekranie widzisz dwie zielone strzałki, to znak, że następuje aktualizacja dekodera. Może to potrwać kilka minut. Kolejnego wyboru dokonaj na podstawie typu odbiornika telewizyjnego, do którego podłączony jest dekoder. Potwierdź swój wybór przyciskiem OK i wybierz OK, aby kontynuować. Za pomocą strzałek wybierz odpowiedni dla Twoich potrzeb tryb zużycia energii, następnie potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Wybierz OK ponownie, aby kontynuować. W przypadku trybu standardowego, dekoder z trybu uśpienia uruchamia się najszybciej. Jeżeli na ekranie Twojego telewizora wyświetlił się rezultat szukania, wybierz na pilocie OK, aby kontynuować i sprawdź, czy usługa działa prawidłowo.